zalety, Hejka, hej! Co robiłyście teraz, dziewczyny? Hejka, hej! Teraz oglądałyśmy Szpilka Pepę! I co, Leniu chowanie było, tak? Tak. Mama sprzątała, dziewczyny? Oglądała. A co ty masz jej takiego pięknego na szyi? Mikrofon. Taki piękny mikrofon. Chcecie zobaczyć, jak on działa? No pewnie, że chcemy. Dziewczyny mają mikrofon, a ja im coś ciekawego pokażę. Jeszcze tego nie widziały. Tudum, tudum, tudum. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Randy. Nie, nie Randy. Co tutaj jest? Nartach. Zrobiłam nową książkę sprintu, jak byłyśmy na nartach. O, kto tutaj jest? Ja. Na nartach. I tatuś. A te dziewczyny się cieszą. Pi okarek. Jaki? Pi okarek. Okarek śpi? Spał wtedy? No. Robiłam teraz... A to jest Mija. To jest Mija? Robiąc tą książkę zobaczyłam, że jest dużo nowych, fajnych szablonów. No. Nie mam zdjęcia, dziewczynki były małe, ale wiecie, co jest dobre? Mama, pijemy tutaj jano. No, jedliście. Ja pozostawiłam wszystko w Irlandii. Ale taka książka jest super pomysł na Dzień Babci i Dziadka. I są nowe szablony na Dzień Babci i Dziadka. Musicie koniecznie zobaczyć. Pokaż, co tam jeszcze jest. O, kto tu w sankach tak był opatulony? Proszę, proszę. O, a kto ta? Mama. Przed chwilą liczyliśmy, ile mamy tych książek z moim Pawłem. A gdzie tatuś jest teraz, dziewczyny? Tatuś pojechał do sklepu, zrobiłam mu listę, mówię, jedź do sklepu. I kto tu jest? Lili, zobacz, kto tam jest. Kto tu jest? Zrobiłam mu listę, pojechał do sklepu, zrobi zakupy takie, wiecie, spożywcze. No i trzeba tu ogarnąć, jak wam zaraz pokażę, ile one mają zabawek. I muszę to wszystko posegregować. Dopadniecie. I jeszcze sukienki, bo wszystkie letnie rzeczy zostawiłam tutaj, bo jak wiecie, w zeszłym roku byliśmy tu na wakacjach i później, wiecie, do Irlandii to nie ma takich wakacji, żeby sukieneczki sobie nosić tak bardzo. I w tym roku też myślę, że przyjedziemy na wakacje, ale jeszcze wcześniej jedziemy na wakacje, takie wakacje, wiecie, odpoczynek nasz, bo tutaj to tak, tylko jesteśmy po prostu na wakacjach u babci. A jedziemy na wczasy. O, tak się prosto mama mówi. Słucham, co się dzieje? Ty mama, coś jeszcze. Coś jeszcze? Zaraz wam coś pokażę. Tutaj dużo rzeczy. Będziemy przymierzać te wszystkie sukienki. Zobaczymy, które są dobre, które za małe. Będziemy robić segregację. No bo jedziemy na wczasy, tak? Więc trzeba wszystkie letnie rzeczy z sobą wziąć. No, do Irlandii, bo z Irlandii będziemy lecieć. Także tak, kochani. No i co do tych printu, albumów, fotoksiążki. To są fotoksiążki, co my mamy. One są poziome, są różne wzory, modele, ale te szablony super są, naprawdę. I jak wrócimy do Irlandii, muszę zrobić segregację, bo nie wiem tak dokładnie, ile tych zdjęć. Muszę policzyć, ile zdjęć wchodzi w jeden album. Zrobię od małego im takie książki. Wiecie, od pierwszego dnia tak naprawdę, aż są do teraz takie duże dziewczyny. Ojejku, to by po 3 książki musiało gdzieś być, tyle zdjęć mają. No i później damy babci i dziadkowi. Oczywiście w opisie pod tym filmem znajdziecie rabat aż 45% na fotoksiążkę. Przyszło mi zamówienie jeszcze z Zary. Dziewczynką kupiłam parę rzeczy, także no może otworzymy. Zrobimy taki haul również. Widzieliście ostatni haul i widzieliście ostatni haul. Nie jest łatwo z dziewczynami teraz zrobić, ale już tutaj nie ma Oskarka, nie ma Mikusia, już mieszkają u siebie w domku, tak dziewczyny? Tak. Więc już jest trochę ciszej, bo tak te zjody szalały, te dzieciaki cały czas. Nie dało się tu w domu za bardzo nagrywać. Chociaż Mila też trochę szaleje. No wszyscy szaleją, więc już będzie troszeczkę spokojniej i może nagram jakiś haul. Teraz wam pokażę te zabawki, zabieramy się za segregację letnich ubranek i przyniosę paczkę z Zary. A Mija czeka sobie pięknie ogląda. Fajne są te fotoksiążki, naprawdę fajne. I skrzcin mamy takie, wiecie, duże. To po prostu są takie fajne pamiątki. Także tak. Kochani. Jak ja patrzę, ile ja tu mam pudełek tutaj. Ja wszystkich nie brałam do Irlandii, bo słuchajcie. Ja bym się nie zabrała z dwoma takimi ogromniastymi paczkami. I jak ten pokój zawalony jest naszymi rzeczami, no mówię wam.
Ogarniamy, ogarnęliśmy i było naprawdę czysto i trochę pusto. No to przyszły mikołajowe zabawki i znowu jest bałagan. Odklejamy naklejeczkę. No to tak można, nie trzeba, można tak zrobić. O. Dla Was ubranka. No, wiesz, patrzymy. Zrobię Wam dokładnie haul, teraz tylko tak szybciutko. O, te są super. Kupiłam stacjonarnie czerwoną i jeszcze wzięłam, proszę bardzo, dwie takie piękne. Dziewczynki nie mają z długim rękawem takiej, bo w Finlandii tak chłodno trochę jest. Do Ciebie, no? Podoba Ci się? No. No to proszę bardzo. No, przyjeżdżę. No to weźmiemy do Finlandii. Zobaczcie, jaki ładny sweterek. O, te sweterki. Uwielbiam sweterki, tak jak kiedyś Wam mówiłam, że lubię takie bluzy, sweterki. No, super. A tu kogo, spodenki? Proszę bardzo. Dla Ciebie. O, i podkoszulki. Zaraz zobaczymy, bo Lili nie ma podkoszulek. O, i moje są spodnie. Ja sobie zamówiłam takie spodnie granatowe. Proszę bardzo, zaraz zobaczymy, jak one wyglądają. To również zrobię Wam haul, bo ja też sobie trochę rzeczy pokupowałam. Masz chory paluszek. Spodnie na spodnie. Dobrze, ubieraj się, Mieczka, ubieraj się. Nie. Nie. A gdzie, Mieczka, Ty dzisiaj byłaś? U lekarza. I co miałaś? Tutaj? Nie, tutaj, pokaż dalej. Ptaszynka miała pobieraną krew. A Lili dzisiaj rano mówi tak. Będzie miała pobieraną krew nitką. Ja mówię, czym? Oj, igłą! Da jej plaster, da. Ja mam chory paluszek, nigdy nie mam. To ja znajdę jakiś inny plaster, dobrze? Tak. Dobrze. I Mija, słuchajcie, też była taka dzielna. Ja przed wejściem od razu powiedziałam do mojego Pawła, poszliśmy we dwoje, we troje. I mówię, ojejku, ale Mija będzie się darła. Nowe naklejki, to są plastry. A, zamianka? Nie, no nie będzie zamianka, naklejaj na paluszek sobie. I słuchajcie, ja przed wejściem mówię do mojego Pawła, Mija, to się będzie tak darła. Bo jak nazwaliśmy ją panią roszczeniową. Nie popuści, naprawdę nie popuści taka pani roszczeniowa z niej. Czasem tak się wydrze, że ojojku. No i mówię, że będzie się darła, poszliśmy i pani ogląda jej tutaj, wiecie, żyłę, patrzy, też się śmieje i taka jest jakaś zadowolona. Później wyjmuje igłę i próbuje się wbić i mój Paweł od razu odchylił i później mówi, a tu patrz na tatunia, nie, patrz tam. I zaczęliśmy mówić do niej, pani się wbiła. Zaczęła pobierać krew, a on dopiero wtedy mówi, pani jeszcze wcześniej powiedziała, o jaka grzeczna. I wtedy jak pani powiedziała, o jaka grzeczna, to zaczęła płakać, ale to nie był taki płacz, wiecie, jakiś taki mega głośny, tylko taki, taki płacz z bólu. I troszeczkę jeszcze popłakała, później pani dała watkę, kazała zgiąć rączkę, już nie przyklejałam plasterkiem, bo wyobraźcie sobie, że ja próbowałam oderwać ten plasterek, miałam pobieraną krew i mnie bolała, bo rwało mi włosy z ręki, więc mówię, nie, plaster nie, a nie chcesz już tego plasterka? Plastra raczej nie przyklejamy, no i trzymała rączkę i chwilę popłakała, przestała i mówi, że jest dzielna, tylko była bardzo głodna, no bo badanie krwi, to co było robione, to nacho oczywiście. I mówi, że jestem taka głodna i co dostała Mija? Batona Ani Lewandowskiej! Jakiegoś tam batona jeszcze dałam, bo mamy, jeszcze trochę zostało, więc batona zjadła i była taka szczęśliwa. W każdym razie była bardzo, bardzo dzielna, tak jak Lili była dzielna i nic nie płakała Lili, tak? Lubać. Lileczka? Lubać, tylko powiedziała, mamy, nie troszkę bolało, tak, a ty masz teraz taki paluszek chory. Tak Mija, jestem w szoku, naprawdę, że takie dzielne mam dziewczyny. Chyba pod tatunią, bo ja to jestem taki cykor i... No, obejrzyj, ciśnieniówka, patrzcie, tatuś mówi, że to jest pani roszczeniowa, ja jestem ciśnieniówka, a ty Lili kim jesteś? Alfreda. A, Alfreda. I obejrzyjcie sobie mój pierwszy poród z Lili na kanale Mami Doriska, to zobaczycie, jaka ja jestem delikatuśna, a obejrzyjcie sobie też drugi, zobaczcie i porównajcie. No, widzę, widzę. Jaki luz był już za drugim razem. Okej, kochani, tutaj siatki jeszcze z Zary i jeszcze nawet z rezerw, z Zary, o, jest dalej rezerw, muszę tu przejrzeć. No, dużo poopowiadałam, prawda? Mama jak się rozgada, to zawsze tak dużo gadam. No i tutaj są zabawki dziewczyn.
I w środku całe to pudło zawalone, tu zawalone i do góry jeszcze, zobaczcie. Komputer włączony. I tu są te sukienki, muszę je przejrzeć. To, tu są rzeczy, książeczki. Chcesz popatrzeć? Tak. Dobra, to zaraz tam poszperasz sobie. Dobrze, książeczki zaraz. I tutaj są sukienki, wszystkie musimy przejrzeć, zobaczyć, która jest jeszcze dobra, która na Lili za mała, czy Mija, może chodzi o to, są spódniczki. Naprawdę, zobaczcie, ile tych sukienek dziewczyny mają, więc niech wykorzystają i na wakacjach. Niech pochodzą. Zaraz będziemy przymierzać. Widzicie, jak pięknie wygląda łóżeczko dziewczynek, takie wspólne, bo na górę rzuciłam pościel. Tak, a tutaj są zabaweczki. Tutaj są zabaweczki, tak? Otworzyłam dziewczynkom pudło i dziewczyny tu się... Sławek, Belcia, Piotruś, druga lodowca i Szymek, no. A wiecie, że Szymek jest najszybszy? Kiedyś jechał na wąskim torze, a bardzo szybko, aż pękł tor. Aż tor pękł. Tomek pojechał po Hirka. On był najlepszą lokomotywą, bo nazywał się bohaterem toru. To jest teraz ulubiona bajka dziewczynek. Tomek i... A to jest kupa. Przyjaciele. Trochę pytań miałam odnośnie tej dekoracji. Jest naprawdę bardzo fajna. Na kanale doriskowym już jest haul. To jest z Jiska. I tutaj opakowanie, proszę bardzo, na chusteczki również Jiska. Trochę tych rzeczy pokupowałam, więc zapraszam Was serdecznie na haul. Można to wyjąć i powiesić. No, takie fajne. Fajna zabawa. Mama, to jest super. O, jak się... Ja to się ustawiam, żeby... Dobrze, otwierajcie, dziewczynki, otwierajcie. Ale to Mikołaj super, bo to Mikołaj Wam przyniósł. Mama tylko przypomniała. No. A dlaczego robiliśmy... Tylko ty nie potrafisz tego otworzyć. O, potrafi. Wystarczy tylko... Ciężko tak jest, prawda? Masz pazury? Nie, bo mama Wam obcięła wczoraj. I nie mają pazurów. A dlaczego zrobiłam badania Mijeczce? Bo wiecie co, mi tak naprawdę, jak się urodziła, jeszcze nie robiłam badania krwi. Lili już miała robione wcześniej, właśnie Lili próbuje otworzyć. A Mija nie, więc nadszedł czas, żeby zrobić jej badanie, posprawdzać, czy wszystko jest ok. I tak samo wiecie, ogólne badanie moczu i takie tam. W Irlandii kiedyś nagrałam filmik i może teraz go Wam puszczę. Odnośnie jednej mamuśki, która... O, proszę bardzo, patrz, mama to ma takie pazury, że ho, ho, ho. I otworzyło się od razu. Odnośnie jednej mamuśki, która mi opisała, co się stało w jej życiu, co się wydarzyło. I w Irlandii coś takiego nagrałam, zobaczcie sami. Opowiem Wam teraz krótką historię Joli oraz jej synka Szymonka. W 90% każdej mamie albo tacie rzeczaki no po prostu spadają. Jak nie ma barierki, jest bom. Syn Szymonek spadł kiedyś z łóżka. No i mamonia, wiecie jak to mamonia, przeraziła się. Pojechała do szpitala, żeby wykluczyć uraz wewnętrzny. No i oczywiście co zrobiono? Zrobiono USG. Kiedy lekarz zrobił USG, zobaczył, że jest guz w nerce. Skierował Szymonka na kolejne badania. I tak jak Miola pisze, prawie następnego dnia pojechali porobić wszystkie badania, typu tomograf, diagnostyka, no i okazało się, że Szymonek ma nowotwór i do tego złośliwy. Napisała mi również, że już są po chemii przedoperacyjnej i jeszcze będą mieć operację, także trzymam kciuki, kochana, i życzę oczywiście dużo, dużo zdrówka. Aby wyleczyć takiego guza, jest to bardzo długa i ciężka droga. I Szymonka została choroba wykryta na wczesnym etapie. Niestety dzieci trafiają już bardzo, bardzo późno. Nikt się nigdy tego nie spodziewa. Jest to szok i tragedia. Rak u dzieci, i pisze mi tutaj Jola, słuchajcie, rozwija się bardzo szybko i praktycznie bezobjawowo przez pierwszy czas. Dlatego tak trudno to wykryć. I lekarze z centrum zalecają robić kontrolne badanie brzuszka jako nieinwazyjne oraz krew. To jedyna metoda wyprzedzenia rozwoju choroby. Nasza pani doktor twierdzi, że to jest tak jak obowiązkowe USG bioderek. U dzieci tak samo powinno być USG brzuszka.
Historie rodziców są naprawdę różne. Duża z nich część ma wspólny mianownik. Na przykład pediatra bagatelizował sygnały zgłaszane przez rodziców, na przykład narzekanie na ból, nagłe zmiany w zachowaniu, niechęć do jedzenia, ból brzuszka. Zastanawiałam się, muszę zrobić USG brzuszka, czy wszystko jest ok. No wiecie, jednak człowiek się martwi. No i zapytałam się pediatrę w Polsce, powiedziała, że nie trzeba, że jeżeli nie ma żadnych objawów, że jest wszystko w porządku. No i tak samo kiedyś było z badaniem krwi, że chciałam leczyć zrobić. Wiecie, to jest no coś strasznego, kłuć dziecko, tak? Ale tak jak my robimy sobie okresowe badania, no starajmy się robić raz w roku. Pamiętajcie, że ostatnio też byłam już przed wyjazdem do Polski i zrobiłam sobie wszystko, co jest możliwe. Oczywiście prywatnie, no to jak wiecie, prywatnie, no to wszystko możecie zrobić, tak? No ale dlaczego macie płacić wy, jako jesteście obywatelami Polski? No moi dziewczyny w sumie też są, znaczy my też jesteśmy, ale no nie jestem zarejestrowana w Polsce. Dopiero mi dała skierowanie na krew, kiedy Lileczka miała bilans 4-latka. No ja uważam, że trzeba takie kontrolne badania robić, chociaż no prawie popłakałam się, kiedy miała Lili pobieraną krew, no ale jak Wam mówiłam, była bardzo, ale to bardzo dzielna, nie zapłakała, tylko mi w ucho powiedziała później, jak wyszliśmy z gabinetu, mamuniu, troszeczkę mnie bolało, także była naprawdę bardzo, ale to bardzo dzielna. Kiedy Jola do mnie napisała, przypomniało mi się o USG brzuszka, że też prosiłam o skierowanie na USG brzuszka i również tego nie dostałam, więc kiedy będę kolejny raz w Polsce, pójdę jeszcze raz po skierowanie, jeśli nie dostanę, pójdę normalnie prywatnie, zapłacę i zrobię i dla świętego spokoju. Wiecie, dla swojego sumienia, że wszystko jest ok. Ja się wszystko też dowiaduję u lekarza i pytam się, jestem ciekawa, wiecie, nie znam się na wszystkim, więc ja też nie wiem, co tam wyczytam w internecie, to wiecie co, pół jest prawdy, pół nieprawdy, no i człowiek tak naprawdę chce skonsultować wszystko ze swoim lekarzem, więc tutaj co mi pisze Jola było, jest tak naprawdę bardzo mi bliskie i troszeczkę się przeraziłam. Jola pisze, że rzadko kiedy nowotwór dziecka daje takie objawy, przeważnie zwyczaj wtedy, gdy jest już bardzo rozwinięty. Nie można powołać skrajność, ale bądźmy czujni. Rodzice mają świadomość, że rak u dzieci występuje. Tylko kontrolne badania są w stanie wyprzedzić rozwój choroby. I tak mi tu Jola napisała i chciałaby przekazać nam, rodzicom, żeby robić takie badanie USG. I ja bardzo Ci dziękuję, kochana, za wiadomość. Napisałam Ci, że dam znać na Instastory, ale wiecie co? Na Instastory jedynie filmy są przez 24 godziny, a tutaj vlog będzie cały czas na YouTubie, także nawet za miesiąc, jak jakaś mama obejrzy ten film, może zdecyduje się zrobić badanie USG. I tutaj zobaczcie, Jola przypadkiem dowiedziała się, że jej synek ma guza, nowotwór. Także kochani, badajmy się i ja jestem za, żeby robić takie USG brzuszka. Jeszcze duże zdrówka wszystkim chorym dzieciom i mamusiom, i tatusiom, i babciom, i dziadkom, ale najbardziej dzieciaczkom, bo one jeszcze nic nie przeżyły tak naprawdę i od razu mnie, słuchajcie, serducho boli, jeżeli ja widzę jakieś chore dziecko i ja nie nadawałabym się pracować w szpitalu na dziale onkologicznym, w ogóle na jakimkolwiek oddziale, widząc nawet jak ma dziecko złamaną rączkę. Jezu, to jest coś strasznego. Teraz w Polsce zrobiłam już badanie brzuszka USG Lileczce i na dniach będziemy szli z Mijeczką, bo nie było wolnego miejsca. Także tak, kochani, przestraszyłam się trochę i wydaje mi się, że to badanie, tak jak powiedziałam wcześniej, powinno być zaraz po narodzinach dziecka, tak samo jak badanie USG z bioderek, powinno być również USG brzuszka. Proszę bardzo, już tutaj porozwalane wszystko. O, Lili już się bawi. No i gdzie literki chować? Można chować bezpośrednio tutaj, ale wydaje mi się, że woreczek strunowy, żeby nie poginęły, będzie zdecydowanie lepiej. Wszystko zawsze, puzzle, nie puzzle, chowam w woreczki strunowe. Cisza, spokój. Dziewczyny się bawią. Super. Naprawdę, potrafią się tak bawić dość długo razem, jeszcze sobie gadają. Całego już zjadłaś, baton, a teraz zobaczcie, rozłożyliśmy te literki i tutaj są nawet wyrazy. Co tu jest napisane, Lili? Mama. Mama. O, te literki superowe, naprawdę bardzo fajne. Siedzimy i będziemy, o, różne wyrazy, patrz, to jest ciężkie, a tu jest napisane różdżka. Różdżka. A tu jest napisane latawiec. Będziemy pisać? A zobaczcie, co ja tu napisałam.
Ja, kochani, właśnie weszłam na stronę Home & You i są wyprzedaże różne fajne rzeczy świąteczne. Także jeżeli jeszcze nie skorzystaliście z wyprzedaży, można wejść na Home & You. Bardzo, bardzo fajne. Zaraz wam pokażę taki kubek, jeden ładny. O, ten. Ten mi się podoba. O, zobaczcie. Piękny, śliczny. Wróciliśmy ze spacerku. Tatuś gotuje obiad, znaczy się tu jakiś śmietek. Pomagam mu, znaczy pomagłam mu i ptaszyna cicho siedzi. Mówię, coś ptaszyna za cicho siedzi. No i co ptaszyna robi? Jak myślicie? Zobaczcie, przykleja naklejki, cicho siedzi. O. A ja tak jak miałam zrobić porządek z zabawkami i z ubraniami, tak nic nie zrobiłam. Wszystko leży. Ale spacerek był. Także tyle by było, kochani, na dziś. Dla dziewczynek. Bo my z tatuniem wychodzimy na jakieś jedzonko. Umówiliśmy się ze znajomymi. Także taki będziemy mieć wieczór. Zjedzą dziewczynki obiadek. Jeszcze trochę. Może będę miała moc. To poprzymierzamy. To jest Szymek. Szymek? No. Lubisz Szymka? Tak. Tak? On jest szybko peka. Szybko biega czy szybko jeździ? Szybkie, szybki. Pamiętajcie, kochani, o dniu babci i dniu dziadka. Już jest niedługo. Ipko. O, tak szybko. Może coś zrobimy takiego DIY też? Chciałam wam pokazać kawkę przepyszną, jaką ostatnio piję. I jeszcze jedno wam powiem, bo przysypałam sobie do słoiczka. Ta kawka nazywa się Paryż nocą. Jest naprawdę pyszna. A druga... Czujesz sen, że taka... Pachnie ładnie. No, kawka bardzo ładnie pachnie. A druga to jest muffina. Słuchajcie, smak taki ciasteczkowy, właśnie jak muffinki, a ta... O, ale pięknie pachnie. Uwielbiam zapach kawy. Bardziej lubię zapach kawy niż... ją picie. Lubię wąchać kawę, naprawdę. Te są rewelacyjne i te kupiliśmy z Agą moją. Mandaryn. A jak znajdę... Z Agą kochaną... Jak znajdę herbatki, to w kolejnym vlogu wam pokażę, co tam teraz nowego mamy. Czy tam kawka jeszcze? Nie wiem, muszę zobaczyć, bo jeszcze parę rzeczy kupowałyśmy. No to pa, Mariolki, my idziemy. Pa, pa. Pa, pa. I love you. O, aż rzuciłam lalkę. Tak, Madziu? Pa, pa, ptaszyna. Wiedziałam. Pa, 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 moja piękna, malutynka gwiazdeczko.